gwiazdy. To jest to, jak każda z tych gwiazd wyglądała w tym momencie, gdy emitowała to światło. Więc, halo, to co widzicie teraz, to nie jest obraz obecnej rzeczywistości, tylko jakiejś historii z przeszłości. Jedna gwiazda wyemitowała to światło 300 lat temu, inne 10 tysięcy lat temu i tak dalej. Więc to co widzicie, to jest obraz przeszłości. To jest od nas oddalone zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. I na przykład możemy sobie obserwować gwiazdy przy pomocy różnych narzędzi, takiego na przykład teleskopu. Gwiazda sobie emituje światło we wszystkich kierunkach. My bierzemy teleskop albo jakiś radioteleskop, inne ustrojstwo i tym sposobem możemy patrzeć, co też kiedyś ta gwiazda nam wyświeciła. I istotne jest to, tak jak na przykład było z upadkiem komety Schumacher-Lewina-Jowisza, jeśli dobrze pamiętam, w końcówce lat 90. To się zdarzyło tylko raz. Mogliśmy się do tego przygotować, ale nie było jakiegoś przycisku przewiń wstecz i pójść to jeszcze raz. Rzeczy się wydarzyły tylko raz i my możemy co najwyżej je zarejestrować. Nie możemy tego odtworzyć jeszcze raz, w sensie poprosić, bo my, przepraszam, nie byłem gotowy, żeby to nagrać, teraz jestem, to z łaski swojej gwiazdeczko kochana zaświeć jeszcze raz albo kometowalnie wywiszę jeszcze raz. To tak nie działa. Jak przegapimy naszą szansę, umarło. Logowanie także może być zdalne, również oddalone w przestrzeni i w czasie. Koncepcja nie jest nowa, narodziła się w latach 80. Syslog, rsyslog, sendmail, powstało parę RFCs na ten temat. Ten pierwszy to już jest nawet obsolete. I sytuacja wygląda podobnie. Jest sobie jakieś coś, co emituje logi i my po prostu te logi możemy sobie obserwować jak teleskopem. Na tym w dużym skrócie polega koncepcja logowania zdalnego, czyli nie logujemy się na ten serwer, na przykład po ECSH i tam grepujemy logi, które są na tym serwerze, tylko ten serwer, tak jak gwiazda emituje światło, tak samo ten serwer emituje logi i my po prostu musimy umieć te logi złapać. I jak je sobie złapiemy, tak samo jak na przykład upadek komety na Jowisza, to wtedy możemy coś dalej z tymi logami zrobić, tylko musimy być gotowi na złapanie tychże logów. I jednym z takich narzędzi, systemów do obsługi zdalnych logów jest Graylog. Jak się instaluje Graylog'a? Podstawowa instalacja jest banalnie prosta. Wchodzimy na stronę graylog.org/download. Ściągamy sobie i teraz to, co chcemy sobie ściągnąć, możemy ściągnąć jakieś pakiety, możemy ściągnąć jakieś tam rzeczy oskryptowane czy podatne na orkiestrację, nawet tarbala ze źródłami. Dzisiaj będziemy korzystać z Open Virtual Appliance, ściągacie sobie jeden plik. Ja mam na laptopie zainstalowane, mam zainstalowanego VirtualBoxa od Oracle'a. Ten plik się po prostu importuje, on tam tworzy dysk twardy i tak dalej, i tak dalej. I do takich nawet małych zastosowań produkcyjnych to na dzień dobry wam wystarczy, tak samo do jakiegoś sprawdzenia, czy Graylog to jest to, co mnie interesuje. Więc jeśli chcecie sprawdzić loga w akcji, to nie potrzebujecie spędzić pół dnia na jakichś setupach, ustawieniu baz danych i tak dalej. Cyk, ściągamy ten plik, import, działa. I jak wygląda wielki obraz Graylog'a? Graylog w środku składa się z takiego core'a i ten core, do Graylog'a wchodzi też klient napisany w Reakcie i to w zasadzie jest Graylog. Wszystko jest dostarczane w jednym wielkim fat jarze, czy też Uber jarze. Graylog ma koncepcję tak zwanych inputów. I input polega na tym, że jest w stanie zrozumieć, czy też przyjąć jeden rodzaj logów. Na przykład logi z sysloga są takim przykładem. Graylog wszystko trzyma w MongoDB. Wszystko z wyjątkiem samych logów, bo logi są trzymane w Elasticsearchu. Kto pracował albo ma takie dosyć solidne pojęcie na temat tego, czym jest Elasticsearch? Okej, dla tych, co nie podnieśli rąk, Elasticsearch to jest nierelacyjna baza danych z naciskiem nie tyle na trzymanie danych, co po prostu na ich przeszukiwanie, wcześniejsze indeksowanie, analizę i tak dalej. Niektórzy mówią, że to jest po prostu taki full text search engine. Inna dobra definicja to jest taka, że jak już raz wsadzimy dane do Elasticsearcha, to Elasticsearch staje się takim naszym prywatnym Googlem. Więc to jest taka baza, wsadzicie tam dane, to potem możecie odpytywać oczywiście w zakresie tych danych tak jak Google'a.
No i oczywiście obrazu dopełniają użytkownicy, którzy korzystają z tego klienta reaktowego i coś tam sobie wyklikują. Zobaczmy, jak ten Graylog nam tutaj działa. Powinien być w innej zakładce. O, jest. No i tak to wygląda. To jest dashboard podstawowy. Nie mamy żadnych logów podłączonych, nic się nie wyświetla, ale sam Graylog wstał i jest, działa. No to pora będzie podłączyć logi z sysloga, czyli podłączymy, ja na tym laptopie mam uruchomione Ubuntu, podłączymy logi z sysloga właśnie z tego Ubuntu. Jak to robić? Bardzo to jest proste. Trzeba przeedytować pliki w etc rsyslog.d. Ja tutaj po prostu odkomentuję i składnia jest dosyć prosta. Wyślij wszystko, kropka, gwiazdka, kropka, gwiazdka, znaczy wyślij wszystko jako UDP na ten adres e-mail, IP na ten port w takim formacie, to jest format pochodzący z RFC. Zapisujemy plik, restartujemy rsysloga i coś tam sobie zalogujmy, na przykład log Graylog test. I sprawdźmy, czy to się zalogowało lokalnie. Jak widzicie, zalogowało się. Czyli lokalnie ta wiadomość została wysłana. Zobaczmy, czy wysłała się do naszego Grayloga. Mamy tutaj wiadomość, Graylog odebrał, Graylog test. Czyli logi zostały wysłane do zdarnego klienta logów. I jak sobie wejdziemy na taką wiadomość, to tu się wyświetlają różne pola. Aplikacja, która to wysłała, to byłem ja, bo ja to ręcznie wywołałem po prostu z terminala. Facility to user level, to pochodzi z sysloga, to było na 5. poziomie, to mniej więcej odpowiada, zdaje się, info. Message to był Graylog test. Source to jest w tym wypadku nazwa hosta, czyli korab. I kiedy rzecz miała miejsce, czyli o godzinie 15:38 czasu UTC, to oznacza to Z na końcu. Jak widzicie, to jest nie tylko ta wiadomość, ale wszystkie inne wiadomości też są wysyłane. Więc jeżeli macie jakiegoś hosta Linuxowego i Unixowego i potrzebujecie, macie takich hostów 20 i potrzebujecie wysyłać logi i oglądać je w jednym miejscu, to jest właśnie ten sposób. W każdym dodajecie, mówicie halo, halo, mówicie, mikrofon przerywa, mówicie demonowi od rsysloga, weź, wyślij logi tam i tam jest ten Graylog, on te logi odbiera i można sobie je tam przeglądać, przeszukiwać i tak dalej. Nadajnik zaczepić z tej strony, spróbujmy. Tylko, dobrze, to ja może kabel dam od tyłu. Ale się tu nagimnastykuje. Tak, tak, dobrze, spróbujemy. Czyli sysloga mamy podłączonego z Unixa. No dobra, tylko wnoszę, że większość osób tutaj to są programiści Java, nawet zaryzykuję, że szerzej JVM-a. No i po prostu chcemy logować rzeczy z naszych programów, no bo jakieś tam mamy, powiedzmy, mikroserwisy, inne cuda chodzące tu i ówdzie. Tak się składa sympatycznie, że mam taki prosty program przygotowany. Ten program, wejdźmy w tryb prezentacji. Widać? Ten program robi, robi jedną rzecz. Loguje. Nie ma żadnej innej użyteczności. Chodzi sobie po prostu pętla tak długo, dopóki nie wystąpi błąd. On tutaj, widzicie, wysyła różne rzeczy. Logowanie odbywa się przy pomocy SLF4J. Kto korzysta z SLF4J? No reszta, moim zdaniem, powinna się wstydzić. SLF4J moim zdaniem jest obecnie, zobaczymy, jak się sytuacja zmieni z Java Logging, jest najlepszym systemem czy frameworkiem do logowania. To trochę tak działa jak dependency injection czy w ogóle inversion of control dla logowania. To znaczy logujemy przy pomocy tego konkretnego API, ale pod spodem możemy sobie definiować, czy logujemy na przykład przy pomocy log4j'a, logbacka, wspomnianego Java Loggingu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy w tym momencie definicję appenderów. Standardowo nie ma żadnej większej magii. Pod roota podpinamy dwa appendery. Jeden to jest standard output, drugi to jest file.
Wywołajmy ten program. O, szybko umarł. On ma umierać, jak rzuci się error, to on ma umrzeć. I nie każdy, co po niektórej widzicie, o, znowu rzeczy wyszły poza kontrolę. On po prostu sobie loguje. Nam to loguje w tym momencie tutaj do konsoli, na terminal i też do pliku. No i chcemy te logi mieć wysłane znowu do naszego Grayloga. Jak się to robi? Ja tutaj mam podpiętego Gradla i dodajemy. To są zależności do samego, tu jest SLF4J, tu na runtime jest logback właśnie z Janino, a tutaj dodajemy kolejną zależność. Pan Paluch był łaskaw popełnić appender do SLF, do logbacka, który wysyła logi do Grayloga. Dodajemy taką zależność, dodajemy kolejny appender. Czyli nawet nie muszę przekompilować mojego jara i to jest właśnie zaleta, jedna z kilku SLF4J-a. Uruchomimy program jeszcze raz i on znowu sobie tutaj u nas radośnie na terminal coś wypisuje, jakieś błędy i inne wiadomości. I wejdźmy sobie na Graylog. Ha. I to są właśnie te wiadomości, które otrzymujemy z naszego prostego programu jawowego. Więc widzicie, podłączenie programu z jawy, czy powiedzenie mu, żeby wysyłał logi do Grayloga, do jakiejś innej maszyny zdalnie, nie jest w zasadzie żadnym problemem. Można to samo zrobić oczywiście z innych języków, można podłączyć inne bazy danych i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy sobie na jakąś taką wiadomość. Tu możemy sobie włączyć, po lewej mamy zestawy dostępnych pól. Włączymy sobie na przykład level, log name, severity. Możemy sobie, a nawet co, szalejmy, source class name i rzeczony timestamp. I teraz macie tutaj więcej informacji. Znajdźmy sobie na przykład jakiś błąd, bo błąd będzie ciekawy. Nie ten błąd, jakiś inny. O, things went out of control. To też nie będzie ten, to zobaczmy. No, włączymy już przeszukiwanie w takim razie. Albo który to powinien być ostatni. Jeszcze raz odświeżymy. O, i tutaj właśnie o to chodziło, że tu też się pojawiają stack tracy. Czyli można sobie przeszukiwać nawet i przy pomocy stack trace'ów i wtedy wiadomo, co się gdzie dzieje. Wróćmy do prezentacji. O właśnie, czyli prosty program z Graylogiem. Podłączanie innych maszyn. Jaka jest w ogóle koncepcja stojąca za zdalnym logowaniem? Chodzi o to, że macie na przykład różne swoje mikroserwisy, macie swoje bazy danych, to chodzi na jakichś systemach operacyjnych, to jest podłączone jakąś infrastrukturą sieciową, więc mamy całą masę rzeczy, z których możemy zbierać logi. I jak powiedział prelegent, nie na poprzedniej prelekcji, tylko oczko wcześniej, bez logów jesteśmy ślepi. Więc chodzi o to, żeby te logi zbierać stąd, stamtąd, słowem zewsząd. I tak się sympatycznie składa, że dzięki OSNet EU mam tutaj taki mały routerek i spróbujemy łapać logi z tego routerka. Tutaj akurat działa pfSense, to jest coś w rodzaju, trochę kłamie, ale dystrybucji FreeBSD. Wejdziemy sobie na status, system logs, settings. Oto się oczywiście różni między routerami i poprosimy, żeby wysłał nam wszystko na 192.168.4.17. Zapiszemy. O. Ja jeszcze dla pewności coś tam sobie, tak, zróbmy logger pfSense test. Coś tam się powinno zalogować. Wejdźmy sobie do naszego Grayloga. Nie to okno, to okno. I no tak. Logi z routera nie są wyświetlane. Ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego logi z routera nie są wyświetlane?
proszę. Nie. Nie. Jak wam. Dobra, to teraz już ja wam powiem, jaki jest pomysł na 80% przypadków, jak wam nie działa zdalne logowanie, to prawdopodobnie rozjechał się czas. Ten laptop działa w. Włączmy tutaj. Działa w jeszcze czasie letnim, środkowoeuropejskim. Ten router podobnież w takim czasie, ale ta maszyna działa w czasie UTC, ta wirtualna maszyna od Grayloga, którą ściągnęliśmy. No to, ale zapytacie, ale jak to się stało, że jak wysyłałem logi z laptopa albo z programu jawowego, to się wyświetlały w Graylogu, a logi z routera się nie wyświetlają? No niestety autorzy systemu operacyjnego tego urządzenia stwierdzili, że a, no dobra, niech tam są jakieś RFCs, my wiemy lepiej, jak się wysyła zdalnie logi. I tak się składa, że jak wysyłają tego loga, to nie ma informacji o strefie czasowej. No i w tym momencie, jak nie ma informacji o strefie czasowej, to Graylog robi takie coś, że sobie przyjmuje, a no to w takim razie to jest ten czas, w którym ja działam. I jak sprawdzić bardzo łatwo, czy te logi rzeczywiście trafiły? Tu jest taki mały przełącznik z relative search, czyli coś, co było w ostatnich 5 minutach. Przełączymy na przeszukiwanie absolutne, czyli coś od wczoraj i do jutra i przeszukajmy jeszcze raz. Ha, ha, ha. I widzicie, i są te logi. Tutaj właśnie, to jest ta wiadomość root pfSense test, czyli ona dotarła. Tylko z punktu widzenia Grayloga, dlatego że obecnie między naszą strefą a UTC są 2 godziny różnicy, ona dotarła z przyszłości, więc dlatego Graylog wam jej teraz nie wyświetlił i zrobiłby to dopiero na najbliższe 2 godziny. Dlatego zimą jest łatwiej, bo by nam wyświetlił to tylko po godzinie. I w dalszej części prezentacji pokażę wam właśnie, jak można robić preprocessing logów, żeby takie cuda się nie pojawiały, albo jak się pojawią, jak sobie z nimi poradzić. Wracamy do prezentacji. Log processing streams. Gdy wejdziemy sobie na Graylog'a, to tutaj wyświetlają nam się przy searchu wszystkie wiadomości ze wszystkich źródeł, które dostajemy. Ale czasami chcielibyście sobie to zawęzić, na przykład oglądać tylko logi baz danych, albo konkretnej bazy danych, albo coś takiego. Można się posiłkować oczywiście tutaj tym wyszukiwaniem, albo można zrobić coś innego, można zdefiniować stream. I spróbujemy takie coś teraz zrobić, jak już się załaduje. I zdefiniujemy sobie osobny stream. Widzicie, tu jest właśnie ten domyślny stream all messages. To są streamy, które są predefiniowane na tej wirtualnej maszynie, bo ona jest hostowana czy też proksowana przez Nginx. Dodajemy kolejny stream, gdzie będziemy trzymać router messages. To samo, index set, default index set. Dobrze. A, i teraz musimy manage rules, czyli musimy po prostu, dodaliśmy nowy stream, a teraz trzeba zdefiniować, co tam ma do niego trafiać. Podłączamy go pod input od sysloga UDP i dodajemy nową regułę, że field GL2 remote IP, to pole jest zawsze przy każdej wiadomości, powinno odpowiadać dokładnie adresowi naszego routera. Zapiszmy, załadujmy jakąś wiadomość, to akurat jest z mojej maszyny, widzicie source to corrup, no to zróbmy taką rzecz, wejdźmy sobie jeszcze raz na tutaj ten stream, znajdźmy wiadomość wysłaną przez ten router, znowu błąd jeszcze nie jest poprawiony, więc absolute search, wczoraj, jutro, wyszukaj, mamy wiadomość. Wchodzimy sobie tutaj i mamy taki sympatyczny od razu copy ID i tu możemy przetestować, czy to, jak definiujemy stream, jest poprawne. Graylog zero load message. No tak, i tutaj właśnie dla tej wiadomości, przykładowej wiadomości, to pole GL2 remote IP temu by odpowiadało, I am done, czyli mamy zdefiniowany kolejny stream. O, wróć, jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Musimy go oczywiście wystartować. I teraz jak tu wejdziemy na ten stream, to sobie możemy, no nic się nie pojawia, bo trzeba by coś było zalogować. No to zalogujmy, wróć. I znowu
wczoraj. To jest upierdliwe, nie? Ale jak to poprawimy, to już będzie działało, wierzcie mi, jutro. A i właśnie widzicie, są o tu nawet jakiś z filtra od firewalla się pojawia wiadomość. W ten sposób mamy właśnie stream zdefiniowany, że oglądamy wiadomości tylko z tego konkretnego routera. I w ten sposób można sobie bardzo łatwo podzielić te wiadomości na potoki. Wróćmy do prezentacji. Extractors. To już wchodzimy w etap wstępnego przetwarzania pól. Jak tutaj widzicie, source kończy się na root dwukropek. I to są oczywiście wiadomości z tego routerka. Syslog D tak samo dwukropek. Filter log będzie tak samo dwukropek. No nie chcemy tego. Chcielibyśmy, żeby tu nie było tego dwukropka. To w takim razie spróbujmy dodać ten ekstraktor. Znajdźmy ten input i to jest nasz input właśnie, który obsługuje logi wysłane w formacie sysloga na UDP. Manage extractors. Nie chcemy importować. Chcemy dodać. I znowu możemy wkleić ID tej wiadomości. To jest indeks z Elasticsearcha, jakby kogoś interesowało. I chcemy to pole, żeby to zmienić tak, żeby to było wyświetlone root bez dwukropka. Actions, momencik, get started. This input has no extract. No ja chciałbym dodać i dlaczego nie ma? Inputs. Ach, może tutaj. No, nie mam wyeksportowanego niestety. Dobra, load message. Zawsze się pojawiało tutaj pole, taki sympatyczny przycisk, żeby można było ten ekstraktor dodać. Proszę. A, prawda. Już. Tak, dzięki bardzo. I tu dajemy właśnie, chcemy zrobić zastępowanie tego pola na podstawie wyrażenia regularnego. I nasze wyrażenie regularne będzie wyglądało, ja tu już sympatycznie mam wcześniejszych prób zapisane, takie, że będziemy łapać wszystko, to jest nasza capture grupa, co znajduje się przed dwukropkiem, który musi być ostatnim znakiem. Nową wartością pola będzie to, co właśnie złapaliśmy w tej grupie. Zawsze staraj się to złapać. Zapisz jako pole source, musi mieć tytuł. Source extract. No, to wszystko musi być tytułowane. To jest taki bardzo szlachecki, powiedziałbym, system pod tym względem. Jest source extractor. Wejdźmy tutaj jeszcze na edit. Jak była wiadomość corrupt, to nie. Ale zaraz zobaczymy to w działaniu dla... load another message właśnie. Wklejmy jeszcze raz tamtą wiadomość. Graylog 0. Załadujmy ją. I load message i try. I w tym momencie widać, że to, co ten extractor preview nam wypluwa, to jest właśnie root. Czyli w ten sposób pozbyliśmy się tego dwukropka. Update extractor. Jeszcze raz wejdźmy tam, tylko pokażę inputs. Manage extract. Stryk. O, tych ekstraktorów jest naprawdę wiele typów. Także można tutaj zastępować sobie wyrażeniem regularnym, można użyć groka, można skopiować coś i tak dalej, więc to jest sposób na zrobienie preprocessingu dla jakichś pól z tej wiadomości od logów, czyli coś wam na przykład urządzenie wysyła źle, czy też system wam wysyła źle, ale jesteśmy w stanie to obsłużyć już na poziomie Graylog'a, jesteśmy w stanie zrobić jakiś preprocessing tychże logów. Pipelines with rules. Pipelines to jest jeszcze coś lepszego. Spróbuję się to wytłumaczyć. Do każdego streama możemy stworzyć pipeliny,
przepraszam za anglicyzmy, każdy pipeline składa się z jakichś etapów. Do każdego etapu możemy dołożyć reguły. I reguły składają się w zasadzie z dwóch rzeczy. Każda reguła ma klauzulę when, która mówi, kiedy będzie odpalana, i ma klauzulę then, która mówi, co ta reguła będzie robić. I te reguły łączą się w etapy, łączą się w stage'e i to działa na takiej zasadzie, że właśnie stąd koncepcja pipeline'a, że na dowolnym stage'u możemy przerwać i powiedzieć, OK, ja już w tym pipeline'ie skończyłem przetwarzać tę wiadomość, następne rule z następnych stage'y proszę, żeby nie były wywoływane. I zobaczmy, jak to działa. Bo może będzie lepiej to widać na przykładzie, bo co będziemy chcieli zrobić, o wróć tutaj, będziemy chcieli właśnie naprawić tego nieszczęsnego timestampa. Więc wchodzimy sobie do pipelines i manage rules. Ja już tutaj wcześniej dodałem tę regułę i ona w ten sposób wygląda. Ona się tak nazywa fix timestamp na cet lub cest i jeżeli log, teraz widać dobrze, czy jeszcze powiększyć? I jeżeli, i to jest właśnie ta klauzula when i to jest klauzula then. Czyli jeżeli pasuje nam adres IP, że to jest ten, ja wiem, że to jest adres mojego routera wyciągamy z wiadomości pole, które już widzieliście, GL to remote IP, czyli jeżeli to pasuje do tego, to wtedy wykonamy to. To jest nasz po prostu format, wtedy wyciągamy tę datę, którą zapisaliśmy, czy którą Graylog zapisał, gdy wiadomość była importowana. Tutaj robimy formatowanie tej daty, która była zapisana tym formatem, tutaj o, który zapisaliśmy wcześniej. Zwróćcie uwagę, że on nie ma strefy czasowej i to jest istotne. I tu jeszcze raz parsujemy tę datę, ale tym razem mówimy to, co tu sformatowaliśmy, to proszę potraktuj jako datę ze strefy czasowej warszawskiej. No, sorry, Kraków, no nie macie swojej time zony. No. I ustawiamy to jako pole timestamp. I tym sposobem jeszcze raz parsując, tylko tym razem wiemy, że ten router to już działa w strefie CES czy tam CET, będziemy mieli poprawioną, czy też powinniśmy mieć poprawioną godzinę. Hop, siup, bo się za dużo powiększałem. Czyli robimy, jeszcze raz wejdziemy na pipelines, dodajemy nowy pipeline, który będzie miał time fixing pipeline. To samo wstawimy w description. I teraz edit pipeline detail, a to nie to, edit connections musimy podłączyć do jakiegoś streama, do streama all messages. I tutaj mamy stage 0 właśnie i do tego stage'a dodajemy tę naszą regułę fix timestamp. To jest trochę trudne na początek, ale wierzcie mi, to działa. I teraz zobaczmy pipelines all messages, tu widzimy throughput. Czyli ile wiadomości przechodzi przez ten pipeline. Zalogujmy coś. I wejdźmy jeszcze raz na wyszukiwanie. I teraz mamy tak w ostatnich 5 minutach. Test. Może się jeszcze wiadomości przepuszczają przez journal na początku. Dobra, czas nas goni, to będziemy lecieć dalej, ale to w ten sposób działa, że generalnie do streama podłączamy pipeline i on ma różne stage'e i tam działają, są różne reguły i one pozwalają nam, to jest jeszcze lepsze niż ekstraktory. Jak możemy zalogować z wielu instancji? Wracamy do jakiegoś przykładu z Javy. Ten już możemy zamknąć. Tak. A co, ja całkiem wyszedłem? Niedobrze. To odpalimy, nie szkodzi. Mam taki po prostu prosty programik webowy. Odpalimy 4 instancje. Każda instancja loguje to, jak się nazywa i to taka będzie mała symulacja jakiegoś mikroserwisu. Cóż to jest za projekt? To nie jest ten projekt, który nas interesuje. Przełączmy na Open Recent.
Misiu. Gdzie ty się podziałeś? To jest właśnie klątwa demo. Ajajaj. Dobra, o, mamy ten, co nas interesował. Dobra. Tutaj znowu nie ma żadnej wielkiej magii, jest po prostu servlet, który jak się zalogujemy, to odpowiada tym imieniem, którym się zalogowaliśmy. Znowu będziemy logować tym samym appenderem przy pomocy Guelfa. Tym razem zwróćcie uwagę, że tu dodaliśmy facility jako kindergarten. A może włączę ten tryb prezentacji. I znowu tutaj definiujemy po prostu, że wysyłamy UDP na ten adres, tu nie ma nic specjalnego. Tym razem wyślemy też pełny message diagnostic, taki słownik diagnostyczny do każdego threada, po prostu można władować różne rzeczy i to się też wysyła do logowania. To już jest taki detal od SLF4J. Dobra, odpalmy to. O, oni już wstają wszystkie instancje po kolei, czyli lew, tygrys, jaguar i ryś nam wstały. I one teraz powinny być tutaj. I widzicie, to jest prosty round robin. Jak przechodzę, po kolei odświeżam stronę, to widzę, że to jest każda kolejna instancja, tu się melduje pod spodem. Ja się teraz przedstawię, że jestem Piotr. O, pięknie, rzucił nam się błąd, o to chodziło. I teraz jak odświeżam stronę, to po kolei mam różne wiadomości. Zobaczmy, czy to się pojawiło w Graylogu. Tak, to są właśnie te informacje, które tutaj mamy i teraz możemy sobie dodać różne pola, na przykład user agent, request URL, remote host method, response code. I tutaj widzicie, ten request się zakończył 200, ten się zakończył 500. I teraz możemy sobie wyświetlić username. To te pola może pochowajmy od te mniej ważne, bo co jest ważne tutaj. Teraz widzicie, jak jest username i możemy nawet tutaj przeszukać, o, zrobimy tak, username Piotr. Zakładam, że byliby inni użytkownicy, to możemy w tym momencie, mimo że mamy wiele instancji i za każdym razem jest round robin, możemy prześledzić, gdzie nam tego użytkownika rzuciło, co się stało, gdy ten użytkownik tam był i jak to w ogóle wyglądało. Gdy na przykład zauważamy, że jest jakiś problem z którąś wiadomością, na przykład tutaj, hop, pstryk, możemy sobie dać, na przykład to jest sympatyczny, show surrounding messages z okolic 5 sekund. I teraz nam to wyświetli, akurat w tym momencie nic innego nie logowało, ale załóżmy, że baza danych też nam wysyła logi, że routery nam wysyłają logi i tak dalej. I możemy prześledzić po całej infrastrukturze, po prostu przeglądając pionowo, wiecie, od kiedy do naszej firmy weszło, przez router, potem firewall, bazę danych, system operacyjny, aplikacje, co się działo w okolicach tego requesta dla tego konkretnego użytkownika, mimo że to po wielu instancjach chodziło. Czas nas goni. O, przeszukiwanie trochę wam już pokazałem. Ważna jest jedna rzecz, gdy będziecie szukać czegoś w Graylogu. Ważne właśnie jest to, że endy, ory, noty muszą być zapisane wielkimi literami, inaczej to nie będzie działać. A tutaj składnia jest podpowiadana i działa to dosyć prosto. Tu widzicie na przykład pokaż wszystko z nice kata, to jest inna nazwa mojego hosta, gdzie input to miał właśnie taki identyfikator i tu jeszcze nam dało wtedy te kilka sekund, prawda, od razu przełączyło absolute search tutaj i tutaj. Wyszukiwanie jest naprawdę powerne w Graylogu, głównie ze sprawą oczywiście Elasticsearcha. Alerty. Dobra, coś się dzieje. Graylog otrzymał jakąś wiadomość, a wy jesteście w tym momencie na lunchu. No to możecie sobie dodać alert i po prostu w alercie się definiuje dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy alert ma się wydarzyć, co go wywołuje, mówiąc chamsko, co go triggeruje, a potem jest możliwa akcja, domyślnie Graylog wspiera dwie akcje, albo wyślę e-mail na zadane adresy, albo zrobię jakiś callback po HTTP. Czyli nie wiem, może wam na przykład wysłać tweeta, jeśli macie taką ochotę i wtedy, gdy na przykład się okaże, że z jakiegoś hosta w ciągu minuty przyszło więcej niż 500, to wy dostaniecie na przykład e-maila. Tak działają alerty w Graylogu. Dashboardy, o, to jest też fajne.
Tu wam pokażę domyślny dashboard dla Nginxa, który jest w tej wirtualnej maszynce i tutaj właśnie tak wchodzimy i widzimy jednym rzutem oka, co się działo. W ostatnich 24 godzinach było 18 requestów. Tutaj widzicie, jaki był ich rozkład. 0,4, 0,5, to był HTTP 1.1 i tu mam, gdyby były inne kody odpowiedzi, byłby też tutaj ich oczywiście rozkład w ostatnich 24 godzinach w ciągu ostatniej godziny. Podobnego dashboarda używam do obsłużenia NetFlow na przykład. Co my tu jeszcze mamy? Nawet większy obraz w Graylogu. Otóż jak już widzieliście, tych inputów może być więcej. Był jeden input, który łapał logi od sysloga, drugi input, który łapał w Graylog Extended Logged Format nasze wiadomości wysłane z Java. Dlaczego Java nie może wysyłać syslogiem? Na przykład dlatego, że wtedy się nie zmieszczą wasze stack tracy. I jako obejście tego właśnie w Graylogu chłopaki wymyślili taki format, który się nazywa Graylog Extended Logging Format. I nawet jak się coś nie zmieści w jeden datagram UTP, to wam spakuje w kilka datagramów, które pójdą po kolei i tam już na drugiej stronie zostaną odpowiednio rozpakowane. Więc nawet długaśne stack tracy spokojnie się zmieszczą i przejdą. Tak naprawdę ten klient gada z tym core'em po REST API, co powoduje, że możecie sobie łatwo spiąć Graylog'a z tym, co już macie obecnie w firmie. Wszystko, co wam pokazywałem w kliencie, to szło REST-em. I teraz zróbmy takie... Na przykład o... Tu jest też kolejny dowód, zapytałem go do API o stan klastra i tu widzicie na przykład, jaka to jest wersja Graylog'a i w jakiej timezone on chodzi. Czyli nie kłamałem, że to jest UTC, jaki to jest Linux i tak dalej. Więc łatwo zintegrować z czymś, co już macie, bo wszystko, co jesteście w stanie wyklikać w przeglądarce, jesteście w stanie uzyskać też przez REST-a. Mongo oczywiście nie powinno być jedno, tylko powinien to być cały replica set. Tak samo z Elasticsearchem, to powinien być cały cluster. Tutaj zalecane są dla poważnych zastosowań przynajmniej cztery instancje, żeby były spięte. I oczywiście, gdy już wam się skończy moc przetwarzania w jednej instancji Graylog'a, to ciekawostką jest to, że Graylog można też postawić jako klaster sam w sobie. Więc jak widzicie, cała architektura się naprawdę sympatycznie skaluje i można sobie postawić wiele Mongo, chociaż z reguły 2 czy 3 w zupełności wystarczą, tyle elastików, ile potrzeba i tyle razy Graylog'a, ile trzeba, żeby to obsłużyło na przykład wasze piki. I oczywiście więcej inputów, więcej rodzajów logów, źródeł i tak dalej. To korzysta ze Swaggera, znaczy nie korzysta, ma Swaggera. Swagger, jak ktoś nie wie, to jest coś w rodzaju dynamicznej przeglądarki dla właśnie tego API. Nie tu, muszę wejść na Notes. O, API Browser. Admin. No i to jest domyślne, to nie jest moje. I tutaj po kolei widzimy i możemy, zobaczymy, czy mamy jakieś alerty zdefiniowane w systemie. No nie mamy, ale try it out, widzicie total, zero, żadnych alertów, nic nie ma. I to jest to, co wam przyjdą, jakie headery w odpowiedzi i tak dalej. To jest takie trochę chamskie, powiedzmy, na metodę kopiego paste'a, jak można sprawdzić, jak to API restowe działa. To jest właśnie taka żyjąca dokumentacja tego REST API. Prezentacja. Tego się nie deployuje na żadnym serwerze Graylog'a. Graylog w środku zawiera Grizzly i Jersey i to jest, jak powiedziałem, jeden wielki FAT czy też Uber jar. To jest po prostu jeden jar i dajecie Java myślnik jar, odpalacie i tak to działa. Tego się nie wrzuca na żadne tam WebSphere'y i inne takie rzeczy, więc jest szansa, że wam szybciej zadziała z Javą 9. Shiro, Apache Shiro jest wykorzystywane do autoryzacji, autentykacji i zabezpieczeń. To jest lepsze niż standardowy model REST-a, bo wam umożliwia nie zarządzanie userami tylko po rolach, ale również inne takie fine-grained permissions, takie, że można konkretnie, co ten użytkownik może, a co inny może. Można do tego poziomu też dopasować. Airlift. Jak macie tego fat jara, to działa w ten sposób przy pomocy airlifta, że to od razu jest prawda, całe command line interface. Różne parametry można podać i to tak jak obsługujecie niektórzy z terminala, obsługują gita, nie? Tam git push, git pull i tak dalej, to tak samo można działać z Graylogiem w niektórych sprawach właśnie przy pomocy airlifta. Oni to zrobili z tego, co wiem. Oczywiście korzysta z React.js-a. No i okazuje się, że można zrobić przyzwoity system, fajnie skalowalny, bez Springa. No, taka ciekawostka. Dzięki temu, że mają Juice'a,
wspierają multi-bindings, czy też wykorzystali z Juice'a i dzięki temu mają pluginy, więc jest coś takiego jak Marketplace. Z Marketplace można ściągnąć sobie różne pluginy, które różne rzeczy tam, na przykład dodatkowe jakieś widgety do wyświetlania, dodatkowe procesory do logów i tak dalej, i tak dalej. Można ściągnąć content packi, tak jak ja wam pokazałem ten jeden ekstraktor, który wyłączał dwukropek. Są też dostępne tam Guelph Libraries. Jeżeli macie jakiś dziwny język i nie ma na przykład takiego appendera, jak tutaj był od pana Palucha, to można przy pomocy tego library na przykład wdać to do swojego programu i wtedy od razu wysyłać logi zdalnie do Grayloga. Ja nie próbowałem, ale podejrzewam, że nawet z JavaScriptu da się te logi wysłać, być może nawet od ludzi z przeglądarek. Nie miałem takiej potrzeby, ale myślę, że to mogłoby zadziałać. I chyba zdążyliśmy w czasie. Pytania? Tu chyba trzeba niestety do mikrofonu je zadać. Już idę. Czy możesz jakoś porównać do innych rozwiązań, na przykład, nie wiem, to jest tak, Logstash, Kibana? Znaczy Logstash, Kibana. Kibana służy do wyświetlania czegokolwiek z Elasticsearcha. Logstash to jest to coś, co właśnie łapie logi i wrzuca je do Elasticsearcha. Kibana to jest to coś, co wyświetla ci cokolwiek z Elasticsearcha. Różnice są na pewno dwie. Graylog jest wypuszczony jako GPL v3, więc to jest taki open source zawirusowany, powiedzmy. Logstash, z tego co wiem, to jest Apache 2.0. Druga różnica to taka, że Logstash nie ma UI. A Graylog ma UI i jak twierdzi jeden z głównych autorów, Graylog od początku, od pierwszej linijki powstawał z takim konceptem tutaj w potylicy, czy też jak tam Sławek, nie wiem, czy tam w jakimś rdzeniu, czy tam w hipokampie, gdzieś tam, nie? Że to jest system służący tylko do przetwarzania logów. Że on nie zajmuje się właśnie tak jak Kibana wyświetlaniem milionów różnych innych rzeczy, tylko on jest specjalnie po prostu wycelowany w przetwarzanie logów. Korzystamy na razie, robimy mocną ewaluację, że tak powiem brzydko, z jednego i drugiego. Graylog jest prostszy tak, żeby, że tak powiem, uruchomić, wstać i ruszyć. Logstash też działa, nie twierdzę, że jest zły, ale no nie jest tak intuicyjny, powiedzmy tak jak tu widziałeś, wchodzę, klikam, ciach, ciach, ciach i jest. Dziękujemy. O, proszę, tam jest pan. Pokazali, że powiedzieli, że można przez command line'a skonfigurować Grayloga, tak? Dobrze zrozumiałem? No niekoniecznie skonfigurować. Konfigurować raczej trzeba go przez resta. No i najprostszym sposobem jest po prostu wyklikanie tego w kliencie. Chodzi o to, że oni nie mają jakiegoś, wiesz, jak wchodzisz do metody main, to nie ma jakiegoś dziwnego parsowania system args, tylko sami stworzyli bibliotekę właśnie tego airlifta, że na przykład możesz tam podać sobie ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, takie rzeczy. Więc to nie jest tak, że wszystko się zrobi tym uberjarem. Możesz to zrobić z command line'a, ale musisz uruchomić Grayloga i po prostu na przykład curlem wysyłać jakieś żądania restem. Okej, okay, ale czyli rozumiem, że da się tego nie wyklikiwać, bo ja nie chciałbym... Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi, że da się tego nie wyklikiwać, dzięki temu, że to jest REST API, można to powiedzmy sobie oskryptować, czy tam cokolwiek puścić, pach i pójdzie. Skrypt z Basha ci to zrobi. No dzięki, właśnie o to pytałem. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Wiem, bo tak robimy. Ostatnia szansa. Świetnie. O wydajność. Widziałem zdjęcia na Twitterze ludzi przetwarzających tysiące wiadomości na sekundę. Z tego, co się udało mi zorientować, to na jednej instancji. Wydajność, jeżeli ktoś... Bo to jest tak, trzeba postawić samego Grayloga i w ogóle Elasticsearcha najlepiej na SSD. Tam musi być naprawdę szybko. Jedno i drugie potrzebuje dużo RAMu. I jak są problemy z wydajnością, to podstawowa recepta jest taka, dodaj RAMu. Dopiero jak już nie działa dodawanie RAMu, szczególnie do Grayloga, to wtedy warto zastanowić się nad drugą instancją. Graylog, jak ma piki, to zrzuca te logi najpierw do journala i to po prostu domyślnie, prawda? Bo tam można podłączyć inne mechanizmy kolejkowania, jakieś tam kawki, takie rzeczy. Ale domyślnie to trafia na dysk i dlatego dobrze jest, żeby to był SSD. My nie mamy z tym problemu, obsługujemy mniej więcej kilkadziesiąt takich urządzonek, one wszystkie naraz rzucają logi, nie ma problemu. Ktoś się mnie kiedyś pytał, czy jakiś tam broker giełdowy mógłby zadziałać. Nie wiem, ale widziałem naprawdę wiarygodne źródła, że tysiące wiadomości na sekundę są przez Grayloga przetwarzane. Okej, okay. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Świetnie. Jak inwazyjny jest Graylog, jeśli chodzi o infrastrukturę?
bo zakładam, że potrzebuję swój serwer, tą infrastrukturę Graylogową, mhm. ale jeżeli mam takie urządzenia, to czy one muszą wiedzieć coś o Graylogu poza IP-kiem? To jest tak jak z tą właśnie gwiazdą. Gwiazda świeci domyślnie, emituje światło na wszystkie kierunki, nie? A takiemu urządzeniu trzeba tylko powiedzieć, wysyłaj logi tam. I tam będzie ten Graylog, który to złapie. To wysyłanie zdalnie to zależy od różnych systemów. My to jakieś dowiadywałem w temacie NetFlow, to czas, jakby footprint na CPU jest 1,5%. Więc to są na takim urządzonku, nie? Tam jest jakiś coś tam AMD 64, taka rzecz, nie za bogaty ten procesor. A także to nie są jakieś typu, że 10% ci zerzy coś, 1,5% dla NetFlow, gdzie się właśnie łapie wszystkie tam dane, które wychodzą i tak dalej. Dla zwykłych logów myślę, że to będzie nawet mniej. Dziękujemy. Ostatnie pytanie, ponieważ będziemy powoli kończyć. Dobrze, tam jeszcze pan z ostatnim pytaniem. Ja przepraszam, jakby były jakieś więcej pytań już po sesji, to oczywiście jeszcze to będę chwilę, można się tam zapytać, albo tam maile, Twitterze, takie rzeczy. Kod, jakby ktoś chciał i prezentacja, oczywiście to widać jest na slajdach. A jak jest z czyszczeniem logów stałych? Ja bym odwrócił pytanie, jak jest z trzymaniem danych? I to jest większy trochę problem, bo właśnie tak jak powiedziałem, Elasticsearch, logi są trzymane w Elastiku. Elasticsearch nie jest bazą taką, powiedzmy, do trzymania danych, że powiedzmy będziesz przez rok sobie trzymał bezkosztowo dane, bo one się muszą tam indeksować, tam przebudowywać, co da na kiju i tak dalej. Dlatego dane się trzyma raczej tak krótko, to bym powiedział, się liczy góra, tygodnie, miesiące, a nie lata. Po prostu te dane trzeba wziąć i zarchiwizować z Elastika, bo jeżeli Graylogowi zabraknie miejsca w tych Elastikach tyle, ile ma przydzielone, to po prostu najstarsze wylatują i na to miejsce są zapisywane nowsze logi. Taki round robin. Okej, okay, wielkie brawa dla pana Piotra Przybyła. Dzięki. Dziękujemy bardzo za prezentację.